24 czerwca w Sądzie Rejonowym w Sierradzu zapadł wyrok w sprawie Stanisława K., oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 3 grudnia 2021 roku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 24 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sierradzu po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 i 17 czerwca 2022 roku sprawy oskarżonego o to, że w dniu 3 grudnia 2021 roku w miejscowości Bogumiłów powiatu sieradzkiego województwo łódzkie znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się stężeniem 1,22 mg na litr alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu kierował na drodze wojewódzkiej samochodem osobowym marki Seat Leon o numerze rejestracyjnym naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż kierował pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości i nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz poruszał się kierowanym pojazdem z prędkością wyższą niż dozwolona na tym odcinku drogi, nie dostosował prędkości i taktyki jazdy do warunków panujących na drodze oraz własnych umiejętności, stwarzając w ten sposób stan zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na skutek czego pokonując łuk drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo poruszającymi się w przeciwnym kierunku rowerzystami małoletnimi, który na skutek zderzenia doznał obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na czas powyżej 7 dni oraz małoletnim, który na skutek zderzenia doznał wielonarządowych obrażeń ciała, które spowodowały w dniu 4 grudnia 2021 śmierć pokrzywdzonego, to jest o czym z artykułu 177 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 178 paragraf 1 kodeksu karnego i po drugie o to, że w dniu 3 grudnia 2021 roku w miejscowości Kalinki zabrał w celu krótkotrwałego użycia bez wiedzy i zgody właściciela cudzy pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki Seat Leon, czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne, to jest o czym z artykułu 289 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 64 paragraf 1 kodeksu karnego po pierwsze oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie pierwszym czynu z tą zmianą, iż z opisu czynu eliminuje zwrot czołowego i z tym uzupełnieniem, iż spowodował nieumyślnie wypadek, czym wyczerpał dyspozycję artykułu 177 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 178 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 178 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę 12 lat pozbawienia wolności. Po drugie, na podstawie artykułu 42 paragraf 3 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio. Proszę Państwa, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sąd doszedł do przekonania, że oskarżony jest sprawcą i jest winien popełnienia zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie jest prawomocny. W terminie 7 dni przysługuje prawo do zaskarżenia wyroku. Następnie otwiera się termin 14 dni do wniesienia apelacji.